Siemandero. Taki mały teścik mnie naszedł, żeby zobaczyć i wam pokazać, co się dwuspadowy dzieje przy daszku takim. Dwuspadowy jest niezniszczalny, ale czasami może się nie udać. Dlaczego ta belka, która na przykład spina słupy, może się uginać? Staram się wciągnąć brzuch, ale może to nic nie dać. Więc do tego teściku mamy starą kontratę, co 4 lata przeleżała pod chmurką. Fajnie się ugina i trzeba sobie wyobrazić, że to jest belka, która spina słupy. Na niej stoi słupek, kalenica i krokwie. Kiedy to się może ugiąć? Najpierw sobie skręcimy krokwie. Krokiewki sobie skręcimy. Jednym wkręcikiem, żeby było jak je bujać. No i kiedy ludzie dają te krokwie obok tej belki, mają komary. Mają taki dach rozporowy, jeżeli tutaj nie ma nic, jętki, czegokolwiek. Taki dach rozporowy może się uginać. Ale jeżeli to jest przykręcone do tej belki, która spina słupy, też się to może uginać. Trzeba dać drugiego wkręta, żeby mu się to nie rozłoziło. Taki spontan test, więc tutaj nic nie jest przygotowane. Ale damy radę. Więc tak, bardzo fajnie obok tej belki mieć krokwie, najlepiej po dwóch stronach. Wtedy taka konstrukcja dwuspadowa już wam się nigdy w życiu nie rozjedzie, jak to jest tak spięte. No i teraz macie tutaj trójkąt, więc ten dach nigdy się nie rozjedzie. Jak jest mały daszek, to nawet bez jętek się nie rozjedzie, bo jest spięte to z tą belką wspinającą. I teraz jak ludzie mają tutaj słupek i im się to ugina, bo nie mają właśnie tego skręconego razem, no to może się uginać. Ale w tej opcji... Aha, i co się dzieje? Co się dzieje, kiedy ta belka się ugina? Zaraz ją sobie przykręcimy, takie byle co. Przykręcimy to tutaj. Patrz, co za szalone owady. Kurwa mać. Jak ta belka się wam ugina, dystans się tutaj zmniejsza, czyli ciśnie krokwie w górę. Nie wiem, czy to będzie widać. Więc jak ktoś buduje tym systemem, że ma belkę kalenicową i słupek i to jest wszystko pospinane dobrze, czyli przykręcone tu, to ta beleczka, jeżeli chce się ugiąć, musi skrócić dystans, wypchnąć krokwie w górę, ale słupek wtedy je ciągnie, nie? I już nie ma żadnego ugięcia. Ugięcie tutaj będzie, jeżeli nie ma jętek i te krokwie z tą belką nie są poskręcane razem, czyli są obok. Wtedy się zaczynają rozjeżdżać. Cała linia słupów się wam zaczyna rozjeżdżać na boki. Dlatego wtedy ta belka się ugina. W tym systemie, że macie krokwie skręcone w tym miejscu na przelot, nigdy w życiu wam się to nie ugnie. A jeszcze jak będzie dodana jętka, to w ogóle mistrzostwo świata. Jeszcze dodatkowo jęteczka i tutaj nigdy w życiu się nic nie wydarzy.
dlatego warto krokwie rozstawiać nierównomiernie. Warto po dwóch stronach tej belki dać krokwie. Warto dać jętkę, bo taki dach jest wtedy niezniszczalny. Jeżeli robicie bez słupka, bez belki kaleńcowej, to wtedy też krokwie na zakładkę, bez tego słupka, bez kalenicy, gdzie ten wkręcik. Ale krokwie skręcone z tym na wylot razem. I też wtedy jest bardzo fajnie. Ta belka już się nie będzie uginać, bo na niej nie ma ciężaru. Dach Wam się nigdy w życiu nie rozjedzie, bo musi rozciągnąć tą belkę. A on nie jest w stanie tego rozciągnąć. Nie jest w stanie wyrwać wkrętów z krokwi, których będzie, nie wiem, 20, 30. Nie jest w stanie rozciągnąć tej jętki. Dlatego przy tym modelu macie mniej materiału, mniej robocizny, ale trzeba dać zwiatrowanie dachu. Mi się zwiatrowanie dachu nie podoba od spodu. Wolę mieć słupek, belkę kaleńcową i mi się wtedy to fest fajnie podoba. Dlatego warto dołożyć 2, 4, 6 krokwi, żeby były na każdej parze słupów skręcone z tą belką. Nic nie jest w stanie Wam tego rozciągnąć. Wtedy macie bezpieczny dach dwuspadowy. A jak to nie jest skręcone na wylot z tą belką, to jętka bardzo dużo pomaga, bo dalej Wam tworzy trójkąt. Ale już coś się może wydarzyć. Natomiast jak to nie jest skręcone z tą belką i nie ma jętki, to na rozerwanie tego dachu działają tylko te dwa wkręty. Jeden tu, drugi tu. Przychodzi ciężar i się robi coś takiego. Chyba że są krokwie na zakładkę, no to jeszcze trochę tam pomaga. Ale ogólnie zajebiście mieć to skręcone razem. Tworzy się wtedy taki fajny trójkąt. Trójkąta nie da się rozerwać. I takie prymitywne mini wiązary możecie sobie robić nawet na 6 metrach. Dlatego dach dwuspadowy jest wszędzie. Od 100 lat, od 1000 lat. Te płaskie ulepy nigdzie takich nie spotkacie 500-letnich. Dachy dwuspadowe 500-letnie jeszcze spotkacie. Pieruńskie komary. Zaraz sobie zobaczę, czy to wyszło tak jak chciałem. I najwyżej nie wrzucę tego na YouTube'a. A teraz pójdziemy sobie to rozpisać na karteczce. Na razie.